Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson i dzisiaj ze mną Milki, która je. Już nie, już zjadłam. Dosłownie sekundę przed tym, jak zacząłem się witać, Emilia mówi, czekaj, jeszcze dokończę jeść. Założę się, że to wyglądało tak. Ja się zacząłem witać i nagle tak. Szybko to, żeby zmielić tylko. Ja całego Monte Snacka do buzi wsadziłam. No dobra. W każdym razie widzowie, dzisiaj jesteśmy, jak widzicie, przed domkiem, który zbudował Steve dla Milki. No ale Milki się ten dom nie podoba. Jak zresztą każdy prezent, który ona dostaje. Więc... No przestań! Ej, bo teraz wyjdę na jakąś, nie... Ale nie, wpadliśmy na ciekawy pomysł, no bo skoro Emilia i tak chce sobie tutaj wybudować inny, jakiś większy dom dla siebie, taki, który będzie w jej stylu, no a ten dom jest bardzo w stylu Steve'a, no to uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie po prostu ten dom rozebrać i przenieść po prostu w tamto miejsce, gdzie Steve ma ten swój skin duży, no bo to będzie w jego stylu, on nie ma tam domu. I wiem, że on ma na to stowie, ale tam też, skoro mówi, że tam jest jakiś klimat, to taki domek letniskowy mu się przyda, więc przechodzimy do rozbiórki. Kończy. Rozbieram moje płot. Moje marzenie. Co twoje marzeniem było? A nic. Jak myślałem? Nieważne. O, pierwszy. Patrz, spotykamy się. Masz, ile masz? 31. A no to nieważne. Ale ty ile? 26. No to trochę co? Mniej niż ty. Nic. No. Dobrze, tylko okien nie będziemy mieli, bo okien nie zbierzemy, chyba że masz sliktacza. Ale ja słyszę, jak ty to zbierasz, więc chyba raczej nie masz sliktacza. No nie mam, tak się składa. A ja mam? Ja też nie mam. Ale ci nie dam. Ja nie mam. Ja też mam. No to nie przejmuj się. Dobra, szybko idzie rozbiórka tego domu, najszybciej chyba z wszystkich. No i bardzo się cieszę, bo nie mogę się na to patrzeć. Dobra, ja... Nie, no jest super. Nie, no jest... Ten dom jest ekstra. Ten dom myślę, że będzie fajny, tylko te szyby faktycznie trzeba ze sobą zabrać. I tam damy Steve'owi w formie takiego prezentu, wiecie, że... Dobra, że Steve będzie miał w końcu swój fajny dom, taki letniskowy. Swoje miejsce, swoje gniazdo. Tak, swoje gniazdo, bo wiecie, on na to stowie to jest mieszkanie, to jest mieszkanie biznesowe. To nie to samo, nie? To nie to samo, to trzeba mieć taki swój domek letniskowy, wiecie, taki... Swoją oazę, swój cichy kąt, tak? Zgadzam się. Ten cichy... Ej, co jest? Cichy kącik, jest taki przystanek. Co? No jak ja długo kopię te slaby? A co ty masz na sobie? Ej, ty też tak długo kopiesz? Tak! Ej, co tu się dzieje? A ja nie wiem. Masz jakiś efekt na sobie? Nie! Ej, nawet się nie da ich rozwalić, stary. Ej, co jest? O co chodzi? Co to się wydarzyło? Co to są za... Kilofem, stary! Co?! Co to są za slaby? Ja nie wiem! Co tu się stało?! Jakiś petrified, nie wiem co to znaczy petrified. Co to znaczy petrified? Nie wiem. No zobacz, jak są inne jakieś slaby, to nie są normalne. Co on to, skąd on takie slaby wytrzasnął, jak to budował? Nie wiem, co to jest. Ale co tu się stało? Jakim ja w szoku zostałem? Ja też myślałam, że on wie, że kopię drewno! To się nie dzieje, naprawdę. Petrified, a co to znaczy petrified? To jest jakieś spetryfikowane. No, tak też mi się skojarzyło. Ja nie mogę. Ale... Czekaj, ale... Nie wiem, co to zmienia. Ej, ale jestem w szoku teraz. Ja nawet nie wiedziałem, że jest taki blok. Ja też nie. Ej, w szoku jestem. Czekaj, ja idę zobaczyć, żeby mu to zbudować może z normalnego, bo... Nie, to znaczy petrified. Czekaj, ja to aż piszę ten. No, ja mam normalne. Mam normalne. Dawaj, daj mi te wszystkie petrified i po prostu to trzeba zbadać, to do laboratorium trzeba dać. Trzeba zbadać, co to jest za... To jest jakieś unikalne coś tam. Unikalny slab? Nie wiem, co to jest. Daj mi te wszystkie slaby. No, nie wiem, o co masz. Dobra. No mega, mega. Tu jest petrify, dobra, coś takiego zróbmy, tu. Tu są już normalne, dobra, te są normalne, tu są... Dobra. Dobra, chodź, idziemy to zbudować, ale ja się go... Ja nie wiem, skąd on takie rzeczy wytrzasnął, ale dobra. Mega zimne. Dobrze. Dobra, co jest, a nie mamy litry, no dobra. Iu. Lecimy tam do niego mu to zbudować. On jest na serwerze teraz aktualnie, ale mam nadzieję, że nie będzie go tam. Mam nadzieję, że gdzieś indziej sobie siedzi. Zbudujemy mu to w jakimś takim fajnym miejscu. Wydaje mi się, że on tutaj powiedział, że miał takie miejsce, taki jakiś jego chill. Wiesz, o co chodzi? A tu mu coś rozwalili. Chill. Chill room, dokładnie, no. Albo z tej strony? Ej, tu mu zbudujmy, tu jest lepsze. Czekaj. Tu jest git. Gdzie ty jesteś? Bo ja tutaj dopiero co lecę. Tutaj. Ja jestem spetryfikowana, okej, no.
O, okay. No, tutaj jest spoko. Tu tylko te liście, trzeba się ich pozbyć. Ja musiałam iść po fajerwerki. Aha, i zabrałam okay. sobie jakby to. I zabrałaś mi? Tak, bo ja nie miałam, więc ja się zabrałam. Dobra. No nie musiałam jakieś zabrać, żeby dolecieć dobrze, tam. No, dobrze, będziesz coś chciała. Cię do tego domu. No o co ci chodzi? Nie, no dobrze. Dobra, robimy tak, robimy... To musi być identycznie jak tam zrobiony. Czyli w ogóle nie policzyliśmy, jakie tam były te... No ale ja to pamiętam, stary. Pamiętasz? No dobra, no, tak, no to tak. W takim to razie... To ma być ten start tutaj, tak? No, jakoś tak. To ma być tak? Tak. Czekaj, tak. Ja nie pamiętam, jak to już wyglądało. To ma być to tak prosty dom, a ja nie pamiętam, jak to szło. A tu nie to było okien? Czy tu? Mogę, możesz mi dać, może? Masz. Może, dziękuję. Może? A może? Możesz mi dać, nie. Dziękuję. Tak, dobra, coś było, takiego to było. Tutaj drzwi, tak. Drzwi ty masz? Nie pamiętam, ile tutaj było, nie mam, no. Chyba coś takiego. No chyba, chyba dobrze nawet zrobiłeś, no. Coś dobra. W stylu. A postaw jeszcze jeden blok tutaj, jeden wyżej taki, na trzy, żeby mógł tutaj już zacząć robić slaby, o dobra. Znaczy slaby, boże, schody. To nie jest petryfikowane czasem. Nie, ja już jestem naumiany. Dobrze, cieszę się, bo trochę się boję. No, ja nie wiem, co to są te spetryfikowane, ja ale... Straszne. No. Dobra, musisz to zbadać. Tak, zbadam. Dowiem się, co są to za spetryfikowane schody. Dziwne. Pierwszy raz coś takiego widzę w Minecrafcie w ogóle, ja nawet nie... Ej, co jednego nie schoda nie mam. Nie. Ja mam jeden schód. Daj mi schód. Masz, to ja ci wyrzucam. Dzięki. Spoko. Szybko, serio. Ej, zostałam spetryfikowana, pomocy! Co? Nic, zacięłam się jakoś. To wszystko przez te slaby na pewno. Dobra. Serio. Serio, nie? Prawie umarłam. Dobrze. Ej, fajny dom w ogóle, mega mi się go przyjemnie buduje. W ogóle, jak go buduję, jak go zobaczyłem pierwszy raz, to sobie pomyślałem, kurczę, jaki czas w ogóle Minecrafta mi się przypomniał. Taki naprawdę no. stary, że... Też. Że ja w ogóle nie wiem, czy ja gdzieś nie widziałem już tego domu. JJ Joker miał taki. Co ty gadasz? Kurde, ale nie taki, w sensie, że wiesz, że taki z tego... Jak to się nazywa? No, co to jest? Spetyfikowany cegły, o to miał. Okay. No nie, że z cegły. No, to tak coś czuję, że gdzieś mi się to kojarzyło. Ale już nie pamiętam tego. Ja wiem, że gdzieś już taki dom widziałem podobny. Dobra, tu schody. No i tak to wygląda, widzowie. No i jest to, i jest tutaj, że tak powiem, się dzieje. Dobra, tutaj dzieje teraz się. Płotki. Prawda. Nie wiem, czy jest sens robić taką obramówkę na całość. No, zróbmy te płotki, to wiem, że tak na tak było, ale... Zróbmy może te płotki w jakiś taki bardziej artystyczny sposób. Żeby tu mu zróbmy pole jeszcze, uprawne. Dobra, no to dawaj. To ja lecę szybko po wiadro i jakąś motykę. I zaraz dobra, tutaj dobra. Ogarnę. Tylko właśnie, ciekawe gdzie jest Steve w ogóle. Nie wiem, może jest u siebie? Tym. No właśnie, chcę zobaczyć. Jest tutaj na osiedlu. Dobra, to niech sobie tutaj siedzi na razie. Zaraz tu po niego przyjdziemy. A ja biorę w tym momencie tak, motyka. Sikiera, motyka. Piłka, szafa. Zostaw lajka, nie bądź pacan. Co? dobrze, nieważne, lecimy, nie śpimy, nabieram wodę. Nie śpimy, uwaga. Sunia. Dobra, nabrana woda, jest świetnie. Dobra, ląduję tu. Tu też potrzebujemy ten, czekaj, zrobimy tak, tutaj jest jeden taki punkcik wodny. I teraz tu musi być dookoła coś takiego. Mhm. Coś w tym stylu bym tak ujął. Dobra, jak masz jakieś ściano, możesz tu zasadzić, bo mi się skończyło. I teraz tak, tutaj te płotki, to jest najważniejsze. I pochodnie. Pochodnia tutaj, tak. Prawda, pochodnia to jest źródło sukcesu. Tak, źródło szczęścia. O, coś takiego. Tu pochodnia. I tutaj. O, jest. Tu mega. I brakuje nam pochodni. Ale jak masz jakieś, to możesz tutaj jeszcze tam z tyłu to oświetlić mu jakoś. Ej, weź no i... iść tutaj. Daj co? Swój crafting. A, no tak, no tak. I one też muszą być tak postawione byle jak tam były. Uwaga, to no było tak. Tu były skrzynia. Tutaj. To tak. I tak chyba. Mhm. O, tu do nicy nie było zdecydowanie. Dobra, ej, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. No, wygląda tak Steve'owo. Ej, niesamowite, że my tak szybko udało nam się to jakby odzorować tak jeden do jeden. Masz jedzenie? Mam. Proszę. Dasz. Masz. Dzięki.
A to jeszcze wiesz, jeszcze znajduję, jak waluta wystartuje i mój biznes, to nie będzie tak łatwo, że sobie trzeba pójść kupić. Nie, ale póki mogę, to korzystam. To dobrze. No i co? No i tak to wygląda. No i w sumie to mamy, może mu to pokazać, nie? Weezy, tylko wiesz, co tu jest, to jego łóżko. Ja bym mu zamienił to czerwone na to niebieskie, bo jednak to niebieskie jest w jego stylu bardziej. No dobra. Chociaż czerwone jest takie domyślne, nie? Bo kiedyś nie było innego koloru. No, no. To jest w ogóle niesamowite. Ale dobra, dajmy mu niebieskie. To zróbmy tak nagięcie w tym kierunku. Dobra, chodź, lecimy po niego. Trzeba mu pokazać. Ciekaw jest, może się rozpłacze. Myślisz, że się rozpłacze ze szczęścia? Ja myślę, że ja bym się rozpłakała, jakbym to kiedyś zobaczyła. No, ja wczoraj zobaczyłaś i... jak się rozpłakałam. No i się nie rozpłakałaś, chyba że ze smutku. Chyba ze smutku, ze smutku. Halo, Steve! Siedzi. Hello, my friend. Siedzi, się zamyślił. Halo, Steve! What? Czemu wy tutaj jesteście u mnie? Chodź, musimy ci coś pokazać. Chodź, mam dla ciebie świetną niespodziankę. Ukazać? Ale zanim, no dobra. Zanim musisz zgadywać. Zgadywaj, co to może być za niespodzianka? Ale niespodzianka. Chodź. No nie wiem, może jakieś nowe... Nie wiem, nie mam pojęcia, no. No, pieniądze. Ale jakbyś miał tak, wiesz, obstawiać, co byśmy ci mogli za niespodziankę zrobić? Jakieś bogactwo pewnie. No. Bogactwo. Chodź, idziemy tam do twojego skina wielkiego, bo tak się składa, że zmieniliśmy ci kolor koszulki. Prawda. Nie, co ty mówisz, ale ja nie chcę innego koloru. Ale teraz będziesz miał czerwoną koszulkę. Ale ja mam najlepszy kolor, ten kolor jest nie do podłożenia. Nie, no czerwony będzie fajniejszy. Moje kolory? Czerwony jest fajniejszy. To ma być? Czerwony jest fajniejszy. Czerwony jest najgorszy. Nie. Niebieski jest the best. Niebieski jest the best. Nie, zmieniliśmy cię na czerwony. Jak ci się podoba? Nie, no widzę, to ty mnie oszukujesz tutaj. No to patrz to, co ci tu zrobiliśmy. Zapraszamy. To są jakieś planki, ja tam nie idę. Chodź Steve, patrz, co tutaj mamy dla ciebie. Come with me. Żartowaliśmy z tą koszulką. Ponieważ zbudowałeś ostatnio dom Milki. Zbudowałeś ostatnio dom Milki, no i uznaliśmy, że zbudujemy, że ci go przeniesiemy tutaj. Prawda. Bo mówiłeś, że to jest twoja chillerka, że tutaj czujesz się najlepiej. No więc taki w twoim stylu dom, po prostu uznaliśmy, że ci tutaj zrobimy. Oh my god, co ty mówisz? I jeszcze niebieskie łóżko. No twoje łóżko, no bo niebieskie jest the best. God. To jest najlepsza rzecz, jaka mnie spotkała ostatnio. Oh my god. Ja pierdzielę z chipsa. Skoczył mi przed ekran. Czemu ty mnie zabić? Bo skoczyłeś mi przed ekran. Chciałem strzelić w tego ziomeczka. To Emilia akurat teraz strzeliła. To Emilia teraz. Możemy tak rozmawiać. Ej, ale nie, ten domek. To jest najlepsza rzecz, jaką dostałem w życiu. No to Steve, niech ci ten domek dobrze służy, no bo jakby fajnie, że masz ten domek też na osiedlu, ale wydaje mi się, że tutaj powinieneś mieć taki swój w swoim stylu koło swojego skina, więc taki ci tu przynieśliśmy właśnie. A i tu masz pole uprawne. Naprawdę. Tak, nie widziałem, ale troszkę małe, ale. No zawsze ja coś, tam widziałem, że też masz tam, a ty kurczę, strasznie małe, ty masz więcej niż tam masz. Prawda. No nie wiem, czy więcej. No jasne, że tak, tu masz 5 razy 4, czyli 20 pól, a tam będziesz miał... 20, no. A tutaj masz, uwaga, już policzymy, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 20, no już kurczę, ponad. No więc tutaj, tu jest lepszy, ej dobra, bo tu jest strasznie dużo, bo tu się trzeba to lepiej oświetlić. Podoba mi się ten dom, tylko że... No to życzę ci udanej nocy, no musisz tu dzisiaj spać. Nie no, ale dzięki, naprawdę, mam coś zapłacić? Nie no Steve, to dla ciebie, bo w porządku jesteś. Oh my god, na alarmu dostałem. Tak, więc niech ci się tu żyje dobrze, ja lecę na osiedle tostowo się wyspać. A Emilia wraca tam do siebie na chatę, ty wracaj do siebie tam na palionowo. Dobrze widzowie, tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się odcinek spodobał z świetnego prezentu dla, prawda, Steve'a w Minecraft, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro, elo!